Nie ma góry bez dołu, więc zanim ci dorośli, olimpijczycy, sportowcy, którym kibicujemy, którzy występują na międzynarodowych arenach, faktycznie osiągnęli taki poziom, to byli takimi dzieciakami, które startowały w różnych zawodach. Cieszę się niezmiernie, że tak licznie dzieci przyjęły nasze zaproszenie. Oczywiście ogromne podziękowania należą się nauczycielom, opiekunom, że przyszli tutaj na stadion imienia opolskich olimpijczyków i że będą brały udział w tych zawodach, bo być może dzisiaj osiągnięty wynik spowoduje, że dziecko zechce uprawiać lekką atletykę, a jest to w dalszym ciągu królowa sportu. Ten stadion jest szyty na miarę potrzeb naszego miasta, Opola. Mamy pełnowymiarową bieżnię, czyli 400-metrową. Na co dzień odbywają się tutaj treningi dzieciaków, grup młodzieżowych, grup juniorskich i seniorskich. Przyjeżdżają tutaj chętnie sportowcy, którzy na co dzień rywalizują na różnych międzynarodowych arenach. Chociażby warto przypomnieć występy lekkoatletów podczas naszego festiwalu skoków i najlepszy wynik 2.40 uzyskany przez Katarczyka Barshima, oklaskiwany przez ogromną ilość tutaj publiczności. Zdaję sobie sprawę z tego, że zanim się osiągnie ten poziom, trzeba swoje wybiegać, wyskakać, ale cieszmy się z tego, że w Opolu takie możliwości są, więc mam ogromną nadzieję, którą lokuję wśród nauczycieli wychowania fizycznego, w ogóle pedagogów, opiekunów, trenerów, że będą wśród dzieciaków po prostu pielęgnować tą miłość do sportu i do fajnej zabawy. Szczerze powiem, ja jestem bardzo zadowolony, że jest tak wielu młodych uczestników. Impreza, jak widać, zorganizowana fantastycznie, miejsce, stadion przepiękny. Ja sam zaczynałem swoją przygodę ze sportem od żeglarstwa na początku, bo miałem 7 lat, to już sam pływałem na jeziorze, na klasie takiej małej optymiście. Później, jak poszedłem do szkoły, pokochałem lekkoatletykę. Ja swój pierwszy medal w ogóle, jaki zdobyłem, to w skoku w dal. No i od samego początku ta rywalizacja mi się podobała. To jest właśnie to, co ci młodzi uczestnicy będą tutaj przeżywać podczas rywalizacji między sobą. I ja wierzę, że część z nich, takich, którzy mają ten charakter, taki gen, że lubią tę rywalizację, jeżeli pójdą w sport, to są takie małe diamenciki, które trzeba będzie oszlifować i wiadomo, będą musieli ciężko pracować na to, żeby w przyszłości odnosić chociażby sukcesy, nie mówię medalu Igrzysk Olimpijskich, ale chociażby medalu Mistrzostw Polski, no bo to jest coś pięknego, że mają, młodzież właśnie potrzebuje w tym czasie teraz ruchu, zwłaszcza w tych momentach, że są telefony, jest dużo takich czynników, których je zwyczajnie rozkojarza, a sport jest czymś, na czym się mogą skupić, no i tak samo trening ciała i wiadomo, sport to zdrowie. To bardzo często lekkoatletyka to tak naprawdę jest bazą do tego, żeby coś innego trenować, bo tu tak naprawdę wszystkie mięśnie trenują, jest dużo rozciągania, czyli to jest taka dobra baza, że zawodnik już wtedy zmieniając dyscyplinę jest przygotowany do tego, żeby robić coś innego.